To wydarzyło się 6 lat temu, kiedy miałem 16 lat. Pewnego dnia moi rodzice pojechali na koncert w Kalifornii, więc mój najlepszy przyjaciel przyszedł do mnie na nockę. Po tym jak rodzice wyjechali, graliśmy w gry i zajadaliśmy różne przekąski. Parę godzin później poszliśmy spać, bo już byliśmy zmęczeni oglądaniem filmów. Już prawie zasypiałem, kiedy usłyszałem głośny dźwięk. To brzmiało, jakby ktoś wybił szybę w domu. Przestraszyłem się, więc obudziłem mojego przyjaciela. Powiedziałem: stary, wstawaj, musimy się schować w łazience. Zdenerwowany zapytał: dlaczego? Ale nie było już czasu na wyjaśnienia. Wstałem, wyciągnąłem go z łóżka i poszliśmy do łazienki. Wyjrzałem na zewnątrz, żeby nasłuchiwać, czy ktoś nie idzie. Nagle ktoś zaczął biec w naszym kierunku. Zamknąłem drzwi jak najszybciej mogłem, ale ten ktoś stanął pod drzwiami i krzyczał, żebyśmy otwierali. Nie odzywaliśmy się. Staliśmy tak przez chwilę, aż nagle ten ktoś przerwał ciszę, zaczynając walić i kopać w drzwi. Zaczął krzyczeć: otwórzcie! Otwórzcie, albo was zabiję! Byliśmy przerażeni. W końcu udało mu się przebić przez drzwi. Szybko wyciągnąłem nożyczki z apteczki. Zacząłem biec w jego kierunku i dźgnąłem go w nogę. Upuścił się kelę, którą trzymał w ręku, i wtedy zobaczyłem jego twarz. Miał około 50 lat, kręcone włosy i okulary, jakie noszono w latach 70. Jego oczy były przekrwione, a brwi drgały, jakby był wściekły. Tego widoku nie zapomnę do końca życia. Wtedy wyrwał mi nożyczki i wbił mi je w dłoń. Poczułem ogromny ból, kiedy to zrobił. Byłem przerażony myślą, że tutaj umrzemy. Zamknąłem oczy, ale wtedy mój przyjaciel uderzył go w twarz. Trenował sztuki walki, żeby móc się samemu obronić. Uderzył go ponownie i zabrał mu nożyczki. Chciałem mu pomóc i też zacząłem bić tego mężczyznę. Jedną ręką uderzyłem go w gardło, a mój przyjaciel powalił go na ziemię. Wtedy wydostaliśmy się z łazienki. Kiedy ten mężczyzna próbował się podnieść, przenieśliśmy sofę z innego pokoju i zastawiliśmy drzwi. Był tam uwięziony, próbował się wydostać, krzyczał na nas grubym, wściekłym głosem. Ale to było niemożliwe, żeby się stamtąd wydostał. Wziąłem telefon i zadzwoniłem na policję. 10 minut później przyjechało 3 policjantów. Weszli do łazienki i zobaczyli tam całą podłogę we krwi. Wyciągnęli stamtąd tego mężczyznę i go aresztowali. Ten koszmar nareszcie się skończył. Jeden policjant z nami został, dopóki nie wrócili moi rodzice do domu. Po tym wszystkim z wiadomości dowiedziałem się, że ten mężczyzna był seryjnym porywaczem i spędzi w więzieniu 10 lat. To wydarzenie było najgorszym, co mnie w życiu spotkało. Zastanawiam się, co mogłoby się wydarzyć, gdyby nie było wtedy mojego przyjaciela. Jestem mu wdzięczny za uratowanie mi życia.